Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. W tym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak wykonać swój własny przyrząd zwany wiszerem w domu, aby nie rozcierać swoich prac palcem. Także co to w ogóle jest wiszer? Wiszer to jest narzędzie służące do osłabiania, zmiękczania i rozmazywania kreski w rysunku, przeważnie węglem lub kredą. Pozwala na uzyskanie efektu zamglenia lub rozmycia. Jednak ja w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, że tak naprawdę można jeszcze rozcierać grafit ołówka, dzięki czemu przejścia tonalne między czernią a szarością i bielą są bardziej miękkie. Także co nam będzie do tego wszystkiego potrzebne? Ołówek, taśma klejąca, linijka oraz nożyczki. No i oczywiście papier, który będzie w sumie podstawą naszego wiszera. Więc od czego zaczynamy? Będziemy musieli wyciąć trapez, który będzie miał podstawę 8 cm z jednej strony, a z drugiej strony 10 i wysokość mniej więcej 20 cm. Więc bierzemy linijkę i wyznaczam sobie na początku wysokość mojego trapezu, która będzie miała właśnie 20 cm. Na dole rozrysowuję sobie podstawę tą 10-centymetrową. I na początek rysuję sobie prostokąt 10×20. Musiałam sobie pomóc drugą linijką, ponieważ ta była za krótka. I tak, jak już mam wyznaczone sobie 10 cm u góry, to odejmuję sobie po lewej i po prawej stronie po 1 cm, dzięki czemu ta długość, która jest po środku, to będzie idealnie 8 cm. No i tak jak poprzednio, biorę linijkę i wyznaczam sobie te linie trapezu, żeby były mniej więcej równe. Tak naprawdę, czy wyjdzie nam to 2 mm za duże, czy 2 mm mniejsze, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Dobrze, trapez już jest narysowany, także zabieramy się za wycinanie. OK, i trapez mamy już gotowy. I co robimy dalej? To zawijamy papier, ale ważne jest, żeby zawijać papier od tej dłuższej podstawy, ponieważ jak będziemy zawijać od dłuższej podstawy do krótszej, to stworzy nam się na końcach stożek, który no, będzie po prostu przypominał ołówek czy długopis. I co ważne jest, żeby starać się, żeby ten papier ściskać dosyć mocno, ponieważ im mocniej ściśniemy, tym ten wiszek po prostu będzie stabilniejszy. Nie spieszymy się i dokładnie zawijamy papier. Jeszcze sobie tu ścisnęłam na końcu nasze końcówki, żeby właśnie on lepiej przypominały kształtem właśnie stożek. I przy pomocy taśmy klejącej zabezpieczam sobie nasz wiszek, żeby się po prostu nie rozwinął. Ważne jest też właśnie, żeby tą taśmę klejącą obklejać dosyć ciasno, dzięki czemu ten wiszer będzie po prostu stabilniejszy. No i można powiedzieć, że nasz wiszer już jest gotowy. Czas, żeby go przetestować.
I tutaj również biorę sobie ołówek bodajże 8B i nakładam sobie warstwę grafitu na kartkę. I zaczynamy rozcieranie. Jak widać, efekt roztarcia jest bardzo podobny do roztarcia, który wykonałam wiszerem kupionym w sklepie. Tutaj również pokazuję Wam inny wiszer, który wykonałam już wcześniej i który jest trochę po prostu brudny. Można powiedzieć, że to roztarcie też jest bardzo podobne. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia.